widać. A jak zejdzie z niebą tu lawina, uwidzisz swosny panocku, nikt już jej nie zatrzyma. Skoro lepiej syćko widać. Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. Zbliża się koniec roku 2017. Wiele instytucji, wiele redakcji, wiele osób w tym czasie robi podsumowanie tego roku i taki ranking najważniejszych wydarzeń w danym kraju czy na świecie. Ja postanowiłem zrobić coś podobnego, ale nie wydarzenie, które było najważniejsze u nas w kraju czy w świecie, ale wydarzenie, które było dla nas najważniejsze w naszym regionie, konkretnie na Podhalu, bowiem właśnie w 2017 roku jest takie wydarzenie związane z II wojną światową, które moim zdaniem jest nie tylko najważniejsze w roku 2017, ale w ciągu wielu ostatnich lat. Związane to jest właśnie z historią. Wiele poważnych krajów, do których zaliczają się Rosja, Niemcy, Francja czy Anglia, Stany Zjednoczone, na politykę historyczną kładzie bardzo wielki nacisk. U nich ta historia jest przedmiotem szczególnej troski. W Polsce bywało z tym bardzo różnie. No, ostatnimi dwoma laty troszeczkę się pod tym kierunkiem zmieniło. Dlatego mówiąc o wydarzeniu, które moim zdaniem jest bardzo ważne dla nas tutaj na Podhalu, a tak samo i dla Polski i co za chwilę postaram się też udowodnić, ważne też jest dla wielu krajów świata. Jednak nawiązując już do II wojny światowej na Podhalu, w tym roku 2017 było już parę wydarzeń poprzedzających to, o którym chcę powiedzieć jako najważniejsze. Otóż już w kwietniu, bodajże początkiem, czy tam 20 któregoś kwietnia, miała premierę książka Krzyżyk Niespłodany Bartłomieja Kurasia i Pawła Smoleńskiego, dziennikarzy Gazety Wyborczej. Jest to jedna z wielu publikacji dotyczących II wojny światowej na Podhalu, konkretnie kolaboracji zwanej Goralen Volk. Moi znajomi, którzy mi sprezentowali tą książkę, wiedząc, że się interesuję historią, zrobili mi taką trochę niedźwiedzią przysługę, bowiem jak siadłem do tej książki, znalazłem tam tyle przeinaczeń i tyle nieścisłości, że zacząłem zaznaczać je takimi żółtymi karteczkami na każdej stronie. Po przeczytaniu tej książki, no tych żółtych karteczek po prostu była bardzo duża ilość. I nie ukrywam, kwestia kolaboracji na Podhalu, tak zwanego Goralen Volk, jest mi o tyle bliska, że dosyć mocno ten temat poznałem i bardzo mi się nie podoba, kiedy wiele osób, dziennikarzy publikują cokolwiek na ten temat, nie podając materiałów źródłowych. Dzisiaj dziennikarze mają bardzo łatwą sytuację, siedząc de facto przed komputerem, wpisując w Google jakiś temat, uprawiają de facto publicystykę historyczną i dokładnie taka ta publikacja ma wymiar Krzyżyk Niespodziany. Ma pewne rzeczy uwypuklić, pewne rzeczy umniejszyć. Ja myślałem, że z tymi autorami wejdę w jakąś taką szerszą polemikę, ale w pewnym momencie uznałem, że to nie ma najmniejszego sensu. Na mój blog w Tygodniku Podhalańskim przygotowałem taki tekst, który nazwałem CPRN Volk, nieznana historia zdrady, dotycząca właśnie konkretnie II wojny światowej. Ten temat jest dosyć szeroki i proszono mnie już właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z radia, aby go kiedyś ponownie omówić i postaram się nagrać jeszcze raz już poprzez wideo ten temat. Temat kolaboracji na Podhalu w czasie II wojny światowej jest nieznany w Polsce, a jak już jest przedstawiany, to właśnie w taki niezbyt rzetelny sposób, mówiąc bardzo delikatny, że to nie było zbyt rzetelne. Nie chcę tego tematu rozwijać. W każdym bądź razie już 3 miesiące później udało nam się
dokładnie 9 czerwca 2017 roku, zorganizować trzeci rajd szlakami oddziału partyzanckiego Bolesława Wojciecha Duszy, pseudonim Szaroty. I ten rajd miał tym razem przebieg z Zakopanego, spod budynku Palace, gdzie zaczynaliśmy nasz rajd. Zebrało się prawie 400 osób, młodzieży z 14 szkół. Tam pod budynkiem pani Ewa Czamajska starała się młodzieży przedstawić historię tego budynku. Ja ze swojej strony też troszeczkę tej historii chciałem im nakreślić, ale właśnie już wtedy było widać o tym, że historia Zakopanego, historia Podhala, historia tego miejsca jest w zdecydowanej większości wśród młodzieży, ale i też u starszych nieznana. Spod palace, spod tego budynku, który tak krwawo się w czasie II wojny świata zapisał dla Podhala, ruszyliśmy na cmentarz na ulicy Nowotarskiej, gdzie jest zbiorowa mogiła tych ofiar gestapowców z palace, a następnie do Nowego Bystrego, gdzie też są miejsca i pomniki osób rozstrzelanych, działających lub wspomagających oddział partyzancki Wojciecha Duszy Szaroty. Wspominam o tym dlatego, że po raz pierwszy właśnie troszeczkę ten temat palace rozbrzmiał troszeczkę mocniej, wychodząc właśnie wśród młodzieży, bowiem już niecały miesiąc później okazało się, że jest możliwość odkupienia tego budynku. Pani dr Lucyna Galica-Jurecka, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Palace, nawiązała kontakt z właścicielem budynku i rozpoczęły się negocjacje co do zakupu tego budynku. No, one trwały dosyć długo, wystawiona cena się zmieniała. W ostateczności właściciel ustalił ją na 12 milionów złotych. Końcem lipca odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomiki w Urzędzie Rady Miasta Zakopanego. Tam pani doktor Rycyna poprosiła mnie, abym troszeczkę przedstawił. No i ponownie zdecydowana większość osób bardzo zna słabo historię tego miejsca, dlatego później postanowiłem nagrać już dla wszystkich radnych, z którymi się nie udało nam spotkać, taką ogólną historię tego miejsca, przedstawiając to, co się tam działo. Po wielu burzliwych rozmowach i dyskusjach Rada Miasta zaakceptowała zakup budynku Palace. Od lipca do grudnia trwały, jednak głównie przez burmistrza Leszka Dorulę i innych związanych z nim osób, jeszcze negocjacje, które pomogły miastu zdobyć fundusze na ten zakup. No i 14 grudnia 2017 roku właśnie w imieniu samorządu zakopiańskiego pan burmistrz Leszek Dorula podpisuje akt zakupu budynku Palace w Zakopanem Chałubińskiego 7. I moim zdaniem to właśnie wydarzenie jest największym wydarzeniem roku 2017 na Podhalu, podejrzewam też w Polsce i w świecie, patrząc z perspektywy właśnie Podhala, bo już sam fakt, że od 72 lat to miejsce nie znalazło się jako muzeum, to miejsce nie upamiętniało tych tragicznych wydarzeń, które tam się zdarzyły, tych zabójstw, które Niemcy tam dokonali, tych tortur, które więźniowie tam przechodzili. To już wołało o pomstę do nieba. Nie udało się tego ani za czasów tak zwanej komuny, czyli po 1945 roku wziąć ten budynek, przeznaczyć na taki cel, ani po roku 1989, kiedy to nastąpiła osobna historia tego budynku,
spadkobiercy odzyskali tą nieruchomość i pomimo tego, że ówczesne władze miasta Zakopanego próbowały ten budynek odkupić, budynek poszedł jednak w prywatne ręce i właśnie do 14 grudnia 2017 roku w tych prywatnych rękach tam się znajdował. Było to miejsce przebywania osób z Polski, był to pensjonat, były tam różne grupy. No, nie chcę tego tematu rozwijać, na pewno nie było to miejsce, gdzie powinny się tam odbywać dyskoteki i inne w ogóle imprezy. W takim miejscu, w każdym bądź razie, podsumowując, rok 2017 odzyskuje nie tylko miasto jako Zakopane, ale w ogóle cały obszar dawnego dystryktu zakopiańskiego gestapo. Odzyskuje miejsce, gdzie będzie można wreszcie upamiętnić tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, którzy przeszli przez te kazamaty, jak to można powiedzieć, tortury, które w tym budynku się odbywały, a następnie byli zsyłani do obozów śmierci lub zabijani tutaj na miejscu albo w okolicy. Także ten budynek, mam nadzieję, w najbliższym czasie zostanie w jakiś sposób zagospodarowany, że będzie tam stworzone z prawdziwego zdarzenia muzeum. Będzie to muzeum tak dobrze i rzetelnie przygotowane, że podobnie jak Muzeum Powstania Warszawskiego jest moim zdaniem muzeum takim wzorcowym, jeżeli chodzi o przedstawianie historii, to tutaj w Zakopanem, właśnie w budynku Palace, będzie takie muzeum II wojny światowej na Podhalu, przedstawione rzetelnie i prawdziwie we wszystkich możliwych kierunkach, czyli łącznie z przedstawieniem rzetelnym próby kolaboracji stworzenia tak zwanego Gorelenwolku, czyli oderwania Podhala od polskości, co się w ogóle nie udało, poprzez te wszystkie osoby, które tutaj były aresztowane i represjonowane przez Niemców. Takie muzeum, które by się tutaj udało stworzyć w podobnej formie i treści jak inne muzea, przede wszystkim właśnie to, co wspomniałem, Muzeum Powstania Warszawskiego, byłoby miejscem, które by każdy chciał odwiedzić, przybywając do Zakopanego. I to właśnie jest ta najważniejsza rzecz dla Podhala, dla Goroli, bowiem to, co zacząłem, od tego zacząłem, ta nierzetelność, która jest w tej chwili wielokrotnie w artykułach, w książkach, w filmach, czy też już w jakichś audycjach radiowych przedstawiana jako kolaboracja, tam miałaby prawdziwe pokazanie drugiej strony. Bo tak jak już powiedziałem o historii, jest to bardzo ważna sprawa. Jeżeli się tego nie pilnuje, jeżeli się nie przedstawia tego tak jak jest, tylko właśnie pozwala na takie przeinaczanie historii, no to tracimy nie tylko my tutaj na Podhalu, traci też cała Polska, bo przyjeżdża też bardzo dużo tutaj obcokrajowców, którzy poprzez pryzmat właśnie takich nierzetelnych informacji nabierają złych i błędnych ocen co do postaw Podhalan, no i w ogóle Polaków. Tam jest tyle miejsca do tego, aby tą historię przedstawić, że jestem spokojny o to, że nikt nie będzie zarzucał, że tutaj ktokolwiek uprawia jakąś propagandę lub próbuje się wybielić, bo tak jak powiedziałem, to miejsce powinno być rzetelnie przedstawiające historię Podhala. Związane z nią były też inne narodowości, byli tutaj więzieni piloci amerykańscy, byli więzieni więźniowie, przepraszam, z innych narodowości, wiele na to wskazuje, także jest to też miejsce jak gdyby nie tylko związane z męczeństwem Polaków, górali, ale też ich innych narodowości. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to, że się udało odzyskać ten budynek, jest największym wydarzeniem, jakie się mogło wydarzyć, a przekonamy się dopiero o tym w najbliższym czasie, kiedy właśnie po paru latach będzie miejsce, gdzie będziemy mogli już mieć
tak zwane prawdziwe zaplecze pokazujące to, co się faktycznie i wydarzyło, i mogli odpowiadać już na konkrety. I tych wszystkich, którzy będą przedstawiali inną wersję, mogli pociągać do konkretów i do odpowiedzialności, bo nie może być tak, jak już powiedziałem, kończąc to, nie może być tak, że czy dziennikarze, czy jacyś inne osoby publikując cokolwiek na temat II wojny światowej, kierują się tam jakąś publicystyką, ktoś coś tam powiedział, ktoś tam coś przedstawił i tak de facto to miało miejsce. Nie, trzeba to przedstawiać tak, jak to było, a jeżeli się przedstawia jakieś inne wersje, trzeba przedstawić źródło i za te źródła trzeba brać odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś to znowu twierdzi, że tam jakieś anonimowe źródło, albo moja ciotka słyszała, że tamten kiedyś coś wspominał, że słyszał od tamtego, którego spotkał gdzieś tam w Krakowie w 1943 roku, że powiedzieli, że na Podhalu było to, to co to za źródło jest? Jeżeli nie mamy dokładnej wiedzy o tej osobie i o tym, co robiła i czy faktycznie mogła coś takiego stwierdzić. Także podsumowując rok 2017, oprócz tego, co wydarzyło się na świecie i w Polsce, to w tej naszej małej ojczyźnie, na Podhalu, mamy naprawdę wspaniałą wiadomość. Kończąc, chciałbym Wam w nowym 2018 roku życzyć wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.